Cześć, tu Ernest! A w tym filmiku zagłębimy się w dzicz trzeciego sezonu rozdziału czwartego Fortnite. Do omówienia mamy najważniejsze zmiany w rozgrywce, sekrety dżungli, wycieki i nie tylko! Zaczynajmy! Środkowa część wyspy zapadła się, odkrywając wielką dżunglę. Każda z nowych miejscówek tutaj ma do zaoferowania przeróżne starożytne sekrety, ale łączy ich kilka wspólnych cech. Po pierwsze, rządzi tu zieleń. Na terenie dżungli roślinki małe czy duże, jak i również ogromne drzewa, z kilkoma wyjątkami, są niezniszczalne. Dzięki czemu możemy się w lub na nich bezpiecznie ukryć. A potężne drzewa to całkowicie oddzielne piętro rozgrywki w dżungli. Są solidne, mają dużo lutu i trolek. Teren jest też okraszony grzybami i pączuszkami, na ziemi i na drzewach, dzięki którym możemy skakać bez obawy o obrażenia od upadku. Flora ma jeszcze swój arsenał. Strzelając lub wślizgując się w bombki, wyskakują one w wybranym kierunku, by wywołać eksplozję. Tak zwane śmierdziczki za to wypuszczają toksyczny gaz na wrogów. Siorbacze za to leczą nasze punkty zdrowia i osłony. Co fajne, ofensywne roślinki mają namierzanie na pobliskich wrogów. Plus roślinki odrastają 15 sekund po wyrwaniu. Kolejną nowością są pnącza i powinny one brzmieć znajomo. To taka dżunglowa wersja szyn do grindowania, po których możemy pnąć niczym sam Tarzan. Tarzan, znaczy się. Dalej, dżunglę zamieszkują osy. Osy sobie chillują, latając od kwiatka do kwiatka. I tak jak w realu, potrafią się wkurzyć. Jedno krzywe spojrzenie czy strzał spowoduje, że zbulwersują się i zaczną atakować pobliskich graczy i zwierzęta. Strzelając do os, zbijamy im coś, co nazywam paskiem cierpliwości. Po wyczerpaniu go, osy wpadają w szał, skubiąc wszystko w swojej sferze przez kilkanaście sekund, nawet struktury i materiały wybuchowe, a potem znikają. Chillujące i zbulwersowane osy można zamknąć w słoiku. Jeśli gonią cię zbulwersowane osy, to uratuje cię od nich skok do wody lub błota. Taki mamy klimat, że jest tutaj dużo błota. Gdy się w nim potaplamy, będziemy mieli częściowy kamuflaż. Obłocenie sprawia, że bardzo się ślizgamy, co ulepsza nasze ślizgi. To trochę zepsuty klucz do szybkiego przemieszczania się w tym sezonie, jak sami widzicie. Kolejną rzeczą są tu skarbce, których są tu cztery. Każdy ze skarbców na pierwszym etapie wymaga ofiary w postaci przedmiotu o klasie fioletowej lub lepszej. Te gorsze traktuje jako kpina. Skarbiec numer jeden oprócz tego nie ma żadnych wydziwień. Daje po prostu dobry loot. Skarbiec numer 2 tak samo wymaga ofiary. Następny etap to łamigłówka. Jest tu 5 płomieni, które odpowiadają płomieniom powyżej. Trzeba odpowiednio zgasić lub rozpalić płomienie, aby otworzyło się przejście. Tutaj stoją dwa posągi. Losowo jeden z nich otwiera kolejny skarbiec, a drugi nas riftuje, co jest przydatne po zlutowaniu, niekoniecznie przed. Skarbiec numer 3 jest już nieco bardziej skomplikowany. Jego drugie przejście wymaga legendarnego lub mitycznego przedmiotu. Ale zanim przejdziecie dalej, zapamiętajcie, jak rozpalone są płomienie w tym pomieszczeniu. Za legendarnym włazem jest kolejna łamigłówka z płomieniami. Tym razem są tu 4 płomienie, które trzeba dopasować do płomieni z poprzedniego pomieszczenia. Na koniec dostajemy tu tonę dobrego lutu. Czwarty skarbiec swoje płomienie skrywa pod ziemią. Oczywiście warto je zapamiętać. Zanim jednak się przydadzą, trzeba tutaj aktywować jeden z 4 posągów otwierający drzwi. Reszta nas riftuje. Potem mamy fikumiku z płomieniami i na koniec dużo lutu. Są tu jeszcze takie mini skrytki z 2 posągami. Jeden posąg otwiera skrytkę, a w niej mamy epicką skrzynkę i trochę amunicji. Drugi riftuje nas. Co fajne, można go używać ile się chce. Dalej, w skrzynkach oraz na specjalnych wystawach trafimy na nowe bumerangi kinetyczne. Po rzucie ciechają wszystkich przeciwników na trasie lotu, jak i drogi powrotnej za 60 punktów obrażeń. Mają nawet daleki zasięg, plus automatycznie nakierowują się na wrogów w pobliżu lotu. Jeśli przewołamy bumerang zanim zdąży sam wrócić, aktywuje się mini eksplozja. Lecimy dalej. Po zamknięciu pierwszej strefy na wyspie pojawiają się 3 ekipy dzikiej karty. Tak jak w poprzednim sezonie. Ale mają oni teraz w sumie 6 lokalizacji. Co mecz pojawiają się w 3 losowych miejscach. W skarbcach znajdziemy złoto, leczenie, skrzynki i mityczną wersję nowej broni. Karabin z magazynkiem talerzowym to Fortnite'owe wydanie broni z I wojny światowej. Ma niezłego kopa, a w wersji mitycznej zabierze was prosto do wygranej i nowej bananowej parasolki na ten sezon. Jest mega fajna, no chyba że jest się głodomorem. Kolejną nową bronią jest DMR z celownikiem termowizyjnym. Co fajne, można swobodnie przełączać się między termowizją a zwykłym przybliżeniem. Kolejną nową bronią jest karabin MK Alpha.
Alfa. To nowa edycja karabinu MK7 z rozdziału trzeciego z powiewem świeżości. MK Alfa zadaje większe obrażenia oraz ma mniejszy rozrzut kosztem szybkostrzelności, pojemności magazynka i czasu przeładowania. Obecnie występuje w klasach od szarej do legendarnej, ale niedługo do dżungli zawita strażnik relik z mitycznym MK Alfa. Będzie on tam bossem z własnymi emotkami zwiadu. Oprócz MK będzie jeszcze wyposażony w urządzenie do kamuflażu, które możecie kojarzyć z 5 sezonu rozdziału drugiego. Z nadchodzących broni mamy jeszcze karabin z wybuchowymi pociskami. Na zwiastunie sezonu widać go w akcji. Będzie wykorzystywać amunicję do snajperek i występować w klasach od niebieskiej do mitycznej. Na grafice promującej ten sezon oraz na zwiastunie widzimy też w akcji nowy pistolet jednostrzałowy. Na innej grafice ukryła się nowa, czerwono-niebieska, płonąca lama. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że będzie ona z siebie wyrzucać bronie egzotyczne. W przeciwieństwie do zwykłych lam, które robią tylko amunicję i leczenie. Ale to nie wszystko! Wyrzutnie łańcuchów to ciekawa broń, do której dokopali się likerzy. Pozwala ona upiścić różnego rodzaju błazenady łańcuchem. Epicko byłoby przyłączyć samochód do ściany, żeby ją wyrwać i latać z nią niczym Szybcy i Wściekli. Ale niestety na razie to tak nie działa. Możemy złączyć ze sobą pojazdy, helikoptery, kilka przykładów jest w tle. Co ciekawe, łańcuch tej wyrzutni wykorzystuje model, który ma taki sam identyfikator i wygląd, co ten łańcuch z klocków LEGO. Twórcy gry od dawna pracują nad współpracą z LEGO, a to może być kolejnym krokiem w tę stronę. Z innych wycieków dowiedzieliśmy się, że nadchodzą egzotyczne splesze pełne klipu dającego staminę zamiast siorba. Oraz plecak z miniganem. Z jego opisu w plikach wynika, że raczej się przez niego nie przebudujemy. Wracając do tematu naszego oręża, to do skarbca trafiła masa broni i przedmiotów. W grze nie znajdziemy już fontanny siorba, mitycznego karabinu pulsowego z wyspy, mitycznego hawoka ze skarbców i wielu innych, w tym zgrzewek. Do tego w trybie bez budowania nie ma żadnej przenośnej tarczy. MK Alpha wszedł na miejsce Red Eye'a, który był tylko przez 3 dni sezonu. Nie ma też już wyrzutni pajęczyn Miłosza Moralnego, ani sprzętu z ataku tytanów. W zamian otrzymaliśmy rybki termiczne, egzotyczny pistolet oznaczający, PM-a bojowego i drum shotguna. Drum shotgun powrócił zebrać swoje żniwo. Kosi tak jak kiedyś. W grze zostały latające wyspy. W tym sezonie po przyjęciu punktu na wyspie w nasze ręce trafi mityczny drum shotgun, który jest OP. Poza tym, na pole bitwy zawitały z powrotem dziki, wilki i żaby. Nie mogę też nie wspomnieć o raptorach, które wróciły do dżungli. Można je tam po prostu napotkać albo wykluć z ich jaj, co powoduje, że od razu są nasze. O właśnie, teraz można je ujeżdżać. By the way, to niektórzy z was, tak jak ja, muszą pewnie zbindować sprint na raptorze. Wróciły też motorówki, znów są na wodach. Do tego z wycieków dowiedzieliśmy się, że na ten sezon dodano na mapie punkty pojawienia się kładów. To oznacza, że też mają szansę wrócić i naprawić mobilność w tym sezonie. Pod koniec drugiego sezonu szyny do grindowania zostały rozłożone w kilku miejscówkach poza Mega City. W tym sezonie rozmontowano je i mamy teraz szyny tylko w Mega City i pnącza w dżungli. Dalej, na wyspie rozwinięto giełdę pracy. Tablice oferują teraz 3 zlecenia na czas, zamiast tylko jednego na likwidację. To fajna zmiana. Do dyspozycji mamy też 5 nowych perków. Dla przykładu pierwotny pupil regeneruje nasze zdrowie i daje efekt termowizji podczas jazdy na zwierzętach. Gładko po łuskach daje nam ammo do strzelb podczas wślizgu. Co fajne, są one teraz wszystkie od razu odkryte w naszym katalogu. Niektóre perki przyniosły się z poprzedniego sezonu, ale na przykład nie ma już perku z flintnokiem, ani wyrzutnią flar. Na koniec chciałbym wspomnieć o mitycznym działku z Cybertronu. To jeden z owoców współpracy Fortnite z Transformersami, mimo tego, że to mityk, pojawia się luzem i w zwykłych skrzynkach. Działko mieści 2 wybuchowe pociski, które regenerują się pół minuty. Idealnie sprawdza się w oczyszczeniu skarbców i dojeżdżaniu budynku. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.